Cześć, dzisiaj druga część o ogrzewaniu, w której pokażę Wam, jak zabrać się za sterowanie ogrzewaniem podłogowym. Jeśli macie ogrzewanie podłogowe, no to macie mieszalnik, czyli miejsce, gdzie łączą się wszystkie nitki rozprowadzone po poszczególnych pokojach. Możecie mieć też więcej niż jeden mieszalnik, może być ich kilka, w zależności od wielkości waszego domu czy mieszkania. Nie ma to za dużego znaczenia, bo zasada sterowania w każdym przypadku jest taka sama. Tak więc od razu powiem, że są dwa warianty. Przewodowy i bezprzewodowy. Jeśli ktoś pomyślał o zdalnym sterowaniu podłogówki wcześniej, no to powinien mieć wyprowadzone przewody do takiego mieszalnika. Jeśli nie, to czeka go albo kucie, albo rozwiązanie bezprzewodowe oparte na przykład o ESP8266. Ale o tym innym razem, no bo skupię się teraz na rozwiązaniu, jakie zastosowałem u siebie, czyli przewodowym. No i generalnie opcji tu też jest wiele, no na pewno dwie lub nawet trzy. Opcja numer jeden to pojedynczy przewód doprowadzający napięcie plus kabel sygnałowy zawierający co najmniej tyle żył, ile niezależnych stref ogrzewania planujemy. Opcja numer 2, czyli tylko żyły doprowadzające napięcie, za to w takiej ilości, ile stref ogrzewania planujemy. No i opcja numer 3, czyli doprowadzamy zasilanie oraz przewód z wybraną magistralą, na przykład I2C. Przy tym rozwiązaniu należy jednak pamiętać o ograniczeniach odległościowych dla poszczególnych magistrali. Powiem najpierw może, o co chodzi ze strefami ogrzewania. Na przykład nasza kuchnia ma puszczone do mieszalnika dwie pętle podłogówki. Jest tak dlatego, ponieważ nie można bezkarnie wydłużać długości pojedynczej pętli. Tak więc w większych pomieszczeniach przy dobrze wykonanej instalacji będziecie mieli ich również więcej. Jeśli chcecie zagłębić się w ten temat, poczytajcie trochę o oporze hydraulicznym. W każdym razie chciałem zwrócić tu uwagę na to, że kuchnia, choć ma dwie pętle ogrzewania, będzie przeze mnie traktowana jako jedna strefa. No i takie rozeznanie musicie zrobić u siebie. Oczywiście te strefy mogą być jeszcze większe, zwłaszcza jeśli macie więcej otwartych przestrzeni. Jak wspomniałem wcześniej, mamy co najmniej trzy drogi, którymi możemy rozwiązać przewodowe sterowanie ogrzewaniem podłogowym. Jednak niezależnie od tego, którą opcję wybierzemy, musimy wybrać siłowniki, które będą odpowiedzialne za otwieranie i zamykanie poszczególnych pętli. Wybór jest spory. Pomijając marki, to w większości przypadków staniemy przed wyborem zasilania. Najpopularniejsze siłowniki są w wersjach na 24 lub 230 V. No i samego działania, bo są siłowniki normalnie otwarte NO i normalnie zamknięte NC. Ja wybrałem wersję zasilaną 230 V normalnie zamkniętą i dla tej wersji pokażę przykładowy skrypt w następnym odcinku. Wybrałem tak dlatego, bo elektrozawory w tej konfiguracji można było najprościej dodać do mojej instalacji. Można nimi sterować za pomocą przekaźników SSR, które już posiadałem, no i bez żadnych modyfikacji podpiąć pod Arduino sterujące u mnie w domu oświetleniem i to bez żadnych zmian w kodzie. Jeśli ktoś nie wie, o czym mówię, to odsyłam do 7 odcinka. W każdym razie od wyboru siłownika, a przynajmniej jego wersji prądowej, zależeć będzie później, jakimi przekaźnikami będziemy je obsługiwać, no i jakie napięcie będziemy musieli doprowadzić do naszego mieszalnika. Od razu zaznaczę, że ilość prądu zużywana przez chyba wszystkie siłowniki dostępne na rynku jest pomijalna. Zazwyczaj spotkacie się z wersjami o mocy 1 do 2 W. Dobra, strefy mamy już za sobą, siłowniki również. Także teraz należy się zdecydować, czy umieścić przekaźniki sterujące podłogówką w szafie sterowniczej, czy bezpośrednio w pobliżu mieszalnika. Jeśli w szafie, tak jak ja, no to nie pozostaje Wam nic innego, tylko doprowadzić do mieszalnika tyle przewodów napięciowych, iloma strefami chcecie sterować. Dla pozostałych dwóch opcji przekaźniki lądują w pobliżu mieszalnika. Należy wtedy szczególnie uważać, żeby taka instalacja była odporna na ewentualne zalanie. Niezależnie od tego, na co się zdecydujecie, musicie wybrać odpowiednie dla wersji siłownika przekaźniki w ilości odpowiadającej liczbie stref, którymi chcecie sterować. Mówiąc odpowiednie, mam tu na myśli np. osoby, które chcą zastosować SSR-y i będą musiały je dobrać w zależności od tego, czy siłowniki będą na prąd stały czy zmienny. Także zrobię może podsumowanie wszystkiego na podstawie instalacji, która składa się z trzech stref i pięciu pętli, no i omówię, co potrzeba do jej budowy. Najpierw wersja z przekaźnikami w szafie. Potrzebujemy 3 przekaźniki, 5 siłowników, no i 3 przewody zasilające. Natomiast dla wersji z przekaźnikami przy mieszalniku potrzebujemy tak, również 3 przekaźniki, również 5 siłowników, ale już tylko jeden przewód zasilający, no i przewód sygnałowy.
I teraz, jeśli wybraliśmy wersję siłowników na 230 V, no to musimy doprowadzić czterożyłowy przewód sterowniczy. Jeśli natomiast wybraliśmy wersję na prąd stały, czyli 24 V, to wystarczy nam przewód trzyżyłowy, bo możemy wykorzystać masę z przewodu zasilającego. Dla wersji z magistralą wymieniamy przewód sterowniczy na przewód dla wybranej magistrali, no i dodajemy przed przekaźnikami np. ekspander GPIO. Całość podpinamy pod Arduino i sterujemy dokładnie tak, jak pokazałem to w odcinku z oświetleniem. Jeśli jesteście zainteresowani wersją z magistralą I2C, to w jednym z pierwszych postów w inteligentnej grupie na Facebooku Piotr pokazywał swoje adaptery I2C na przekaźniki. Także możecie zobaczyć, jak to wygląda. Zresztą ostatnio znowu inna osoba wrzuciła coś podobnego, także naprawdę warto dołączyć do inteligentnej grupy i być z tematami na bieżąco. Także temat instalacji mamy właściwie za sobą. Brakuje nam jeszcze jednej rzeczy, a dokładnie czujników temperatury. Tą kwestią oraz samym skryptem sterującym ogrzewaniem zajmę się już przy okazji następnych odcinków. Jeśli macie inne pomysły lub spostrzeżenia na temat instalacji do podłogówki, albo może pominąłem jakąś ważną kwestię, napiszcie koniecznie w komentarzach. Na dzisiaj to już wszystko, zachęcam do subskrybowania kanału, no i dołączenia do naszej inteligentnej grupy na Facebooku. Ja się już z Wami żegnam, a link do kolejnego odcinka znajdziecie standardowo po lewej stronie.